W powietrzu czuć jesień. Za mną panorama Tatr, obok mnie elektryczna Kia e-Soul, czyli jakoś udało mi się dojechać na miejsce. Pytanie jak? Zapraszam na test. Oto Kia Soul w drodze do Zakopanego. Pierwsze wejście będzie krótkie, bo jest ciemno, więc chcę Wam tylko pokazać, że ruszyłem z domu o 6, punkt 6. Mam do przejechania z 420 jeszcze jakieś 410 km. Wskazywany zasięg to 352 km. A zużycie energii to 16,2 kWh na 100 km. Odezwę się za godzinę, kiedy mam nadzieję wstanie już, no, słońca to nie będzie, ale po świcie w każdym razie. Do zobaczenia. Jest 7:10 i jest prawie jasno. Ja już wyjechałem z Warszawy, minąłem Grójec. Do celu mam jakieś... Sekundkę, zaraz muszę sprawdzić w nawigacji. Do celu mamy w tej chwili 350 km. Wskazywany zasięg to 300 km, przejechanych 71 km i zużywam w tej chwili 17,2 kWh na 100 km. No więc to jest sporo. Przed nami jest w tej chwili luźna droga, więc mogę Wam opowiedzieć trochę o założeniach na ten test. Przede wszystkim w ciągu ostatnich kilku miesięcy jeździłem więcej niż zwykle samochodami o napędzie elektrycznym, w tym trzema ze stajni Hyundai Kia. Po pierwsze, wiosną 2019 roku byłem na pierwszych jazdach e-Soulem, czyli takim samochodem jak ten. Po drugie, wybrałem się Kią e-Niro z identycznym napędem do Zakopanego i udało mi się dojechać w czerwcu bez ładowania i to jeszcze z zapasem. Ale pojawiły się głosy wśród widzów, że jechałem za wolno, więc po trzecie później jeździłem jeszcze Hyundaiem Kona EV czy Electric. Robiłem takie testowe pętle z maksymalną dozwoloną prędkością, ale okazało się, że przecież było lato, więc nie używałem ogrzewania. W związku z tym teraz jest druga połowa listopada i znów jadę do Zakopanego. Ogrzewanie działa. Żeby było ciekawiej, to postanowiłem dojechać do celu utrzymując taką samą średnią prędkość jak wtedy, czyli te 70 km na godzinę minimum. Dodam, że Google ocenia średni czas przejazdu na tę trasę cokolwiek między 5 godzin i 40 minut, a 8 godzin i 10 minut, więc właściwie średnia powyżej 60 na godzinę to jest już dobry wynik, ale ja postaram się utrzymać te 70 km na godzinę. Oczywiście nie będę przekraczał dozwolonej prędkości. Do usłyszenia za pół godziny. Dochodzi 7:40, ja jestem gdzieś na obwodnicy Radomia, do celu zostało jakieś 300-310 km, a wskazywany zasięg to 260 km. Raport pogodowy. Mimo moich starań zewnętrzna temperatura jest na plusie. Specjalnie czekałem do listopada, do późnego listopada, żeby był jakiś śnieg, mróz i tak dalej, ale niestety jest na plusie. Ale i tak, ogrzewanie działa, jest ustawione na 19,5 stopnia, w dodatku jeszcze pada taka mżawka, więc to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Na pewno działa dmuchawa, ogrzewanie szyby, ogrzewanie foteli, bo Ania narzeka, że jej jest zimno przy tych 19 stopniach wewnątrz, a mnie jest akurat ciepło, jestem rozgrzany po prostu, bo cały czas się zastanawiam, czy dojedziemy do celu, czy nie. Zużycie energii obecnie wynosi 17,9, prawie 18 kWh na 100 km, więc z matematyki wynika, że raczej nie dojedziemy do celu bez ładowania. Z drugiej strony, kiedy patrzę na inne wskaźniki, to jeszcze jest tak 50-50. Mam tu na przykład taki obrazek i ten obrazek pokazuje zasięg i on pokazuje, że tam za Krakowem jeszcze sporo powinno się wydarzyć dla nas. Z drugiej strony, jak tak sobie patrzę teraz, to nasza klimatyzacja zużywa nam poniżej 10% energii, czyli klimatyzacja, ogrzewanie, odbiorniki ciepła, czy jak to się tam nazywa, zużywają mniej niż mi się wydawało, więc dobrze,
pobawimy się w matematykę, ale to za kolejne pół godziny. Dobra? Jest 8:11, właśnie minąłem miejscowość Skarżysko-Kamienna została za nami. Mam wrażenie, że od ostatniego razu nie nauczyłem się, jak odmieniać Skarżysko w takim wypadku. Mamy jakieś 200, sekundkę, już patrzę, 262 km do celu, dokładnie. Zasięg 212 km i zużycie 18 kWh na 100 km, średnia prędkość powyżej 70 km na godzinę, więc to się zgadza. Mam wrażenie, że strategia, którą przyjąłem, czyli wyłączenie rekuperacji, jest błędna, więc włączyłem rekuperację z powrotem i w tej chwili na takim lekkim zjeździe, mimo że cały czas utrzymuję prędkość, to zaczynam odzyskiwać energię. Myślę, że pozostawienie rekuperacji włączonej choćby w takim minimalnym stopniu bardzo nam tu pomoże wydłużyć zasięg. W tej chwili mam 60% baterii po przejechaniu niecałych 160 km, więc wygląda to słabo. Ale okej. Porozmawiajmy teraz sobie trochę o tej matematyce, którą obiecywałem w ostatnim wejściu, ale nie uciekaj, to nic trudnego. Wiem, że wiele osób gubi się w tych kilowatogodzinach i zasięgu, a tak naprawdę to jest to samo, co z litrami na 100 km. I już wyjaśniam. Producenci zwykle podają pojemność akumulatorów w kilowatogodzinach i tak samo zasięg. Wyjątkiem jest BMW, które oznacza i3 w amperogodzinach, ale nawet takie 120 amperogodzinne i3 to jest po prostu 42 kWh. Po prostu 120 wygląda lepiej niż 42. Wracając do Kia e-Soul. Występuje ona w dwóch wersjach z akumulatorami o pojemności 39 lub 64 kWh. Ta pierwsza ma zasięg 289 km, ta druga 450 km w optymalnych warunkach. Katalogowe zużycie energii wynosi 15,7 kWh na 100 km. Podziel 64 na 15,7 wychodzi 410, więc brakuje około 10% do tych 450 obiecywanych, ale to są właśnie kilometry, które można odzyskać za pomocą rekuperacji. Służą do tego łopatki przy kierownicy. Rekuperacja jest trzystopniowa, może być automatyczna lub można ją całkowicie wyłączyć i być może wyłączenie jej to był błąd, ale w trybie eko, kiedy rekuperuję, kiedy odzyskuję energię, widzę dokładnie, ile tej energii odzyskałem w metrach, czy w setkach metrów, które odzyskuję, więc to jest bardzo motywujące do tego, żeby próbować jechać bardziej oszczędnie. W każdym razie, aby przejechać 420 km, potrzebuję zużywać mniej niż 15 kWh na 100 km. W lecie udało mi się uzyskać wynik 14,3, ale teraz z ogrzewaniem wynik bliżej 16 na końcu byłby dobry, a na razie mam cały czas 18 i być może oznacza to, że będę musiał się ładować w Krakowie. Dlaczego w Krakowie? O tym za pół godziny. Godzina 8:35, dla odmiany pada, mam jakieś 225 km do celu, 180-179 zasięg, zużycie 17,8 kWh na 100 km. Ten górzysty teren za Kielcami, które właśnie mijam, pomaga. Na zjazdach można zacząć odzyskiwać energię i tak jak poprzednim razem, kiedy jechałem Kia e-Niro, tak i tu mam nadzieję, że od Kielc zacznie spadać zużycie energii. Zbliżam się, w tej chwili mam 51% akumulatorów, więc to też pokazuje nasze możliwości. Sprawdziłem też taki zasięg w linii prostej. Dojechalibyśmy do Zakopanego, ale ponieważ są drogi kręte, to na dwoje babka wróżyła. A teraz, jak jest z tym ładowaniem? Samochód elektryczny można ładować na jeden z trzech sposobów. Pierwszy to gniazdko 230-woltowe, takie jak w domu. Problem w tym, że
ze zwykłego gniazdka masz jakieś 2 kW, czyli ładowanie takiego samochodu 64 kWh trwałoby ponad dobę. Druga metoda to gniazdo na prąd przemienny, wtyczka typ 2 lub wallbox w domu, znaczy właściwie jedno nie wyklucza drugiego. I tu ładowanie może dojść nawet do 22 kW, ale to nie jest częste. Częściej spotykane są 7 lub 11 kW ładowarki, czy właściwie gniazda, bo ładowarka jest w samochodzie. To też właśnie zależy od infrastruktury, czyli ile można z tego gniazda wyciągnąć i od samochodu, jaka w nim jest ładowarka. Więc takiego 11-kilowatowego gniazda ten samochód ładowałoby się około 6 godzin. I trzecia metoda to ładowanie prądem stałym, tak zwane szybkie ładowanie. W Polsce dobre ładowarki mają 50 kW. Zdarzają się te słabsze, państwowe, nazwijmy to, po 20-40 kW. Na zachodzie są już 100 i szybsze kilowatowe. Znów pytanie, ile samochód jest w stanie przyjąć. Kia e-Soul przyjmuje do 100 kW. Oczywiście to nie oznacza, że naładujesz samochód do pełna w 40 minut, bo pozostałe 20% ładuje się trochę wolniej, ale powiedzmy, że w godzinę można doładować samochód do pełna z takiej bardzo szybkiej ładowarki, o ile ma się gdzie. Bo akurat najkrótsza droga z Warszawy do Zakopanego wjedzie przez Radom i Kielce, a ta trasa jest dla elektryków wyzwaniem. Dochodzi godzina 9.30, do celu mam 189 km, zasięg 148, zużycie 17,6 kWh na 100 km, przejechanych 231 km i stan akumulatorów 41%. I dla odmiany zaczyna znów padać i wieje i to na pewno też nie pomaga. Żeby było tak jak ostatnim razem, też zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, rozprostować nogi, niestety nie załadować się. Ta stacja jest tuż za Jędrzejowem i nadal nie ma tam ładowarki, a szkoda, bo tych 15-20 minut, które tu spędziliśmy, w zupełności by wystarczyło, żeby już do Zakopanego dojechać bez żadnego problemu, bez obawy o zasięg. W Polsce oprócz płatnej sieci Greenway funkcjonują darmowe, na razie, ładowarki na niektórych stacjach benzynowych sieci Orlen Lotos. Oprócz tego spółki energetyczne stawiają ładowarki przy urzędach miejskich, żeby gdzieś można było tę polską elektromobilność zobaczyć. I nie narzekam, dobrze, że w ogóle są. Po prostu są regiony gorzej zelektryfikowane. Na przykład ta moja nieszczęsna trasa z Warszawy do Zakopanego nie jest częścią żadnego głównego korytarza transportowego, więc nie jest priorytetem na mapie elektromobilności. To ma się zmienić. Widziałem gdzieś tu po drodze MOP przed Jędrzejowym i on wygląda na takie miejsce, że szybka ładowarka mogłaby tam stanąć. Jest jedna szybka ładowarka przed Radomiem, jadąc od Warszawy, ale to trochę za wcześnie na postój, a kolejna ładowarka jest dopiero w Krakowie. Jest jeszcze kilka gniazd typ 2 w Kielcach, ale to jest z kolei zbyt długi postój. Po letnim przejeździe wiem, że jeżeli nie chcę ładować się w Krakowie, to muszę tam mieć zasięg około 120-140 km, a tymczasem w tej chwili mam zasięg 146. Spadło zużycie energii, ale nie wiem, czy uda mi się aż tyle odzyskać po drodze, żeby to miało ręce i nogi. Jest 20 po 10, do celu zostało 137 km, zasięg to 103 km, zużycie 17,2 kWh na 100 km. Sprawdziłem sobie po drodze ładowarki i okazuje się, że pojawił się nowy Greenway już na Zakopiance, tuż za Krakowem, więc to będzie ostatnie miejsce, w którym będziemy musieli podjąć decyzję, czy robimy atak na szczyt, czy nie. Nawigacja kieruje nas teraz opłotkami, żebyśmy dojechali do obwodnicy Krakowa.
I skoro już zjechałem z tej takiej głównej, równej drogi z siódemki, to kilka słów o samym samochodzie. Kia e-Soul bazuje na Soulu trzeciej generacji. To jest auto, które jest niedostępne w Europie. Natomiast e-Soul będzie dostępny. Znaczy już jest dostępny na niektórych rynkach. W Polsce prawdopodobnie dopiero od 2020 roku. Samochód waży 1700 kg i na zwykłej, dobrej nawierzchni spokojnie tę masę maskuje. Natomiast kiedy nawierzchnia staje się trochę gorsza, to czuć, że no, ten samochód trochę dobija, czy po prostu jest bardziej, to nie jest, to nie chcę powiedzieć niestabilny, ale czuć, że zawieszenie pracuje. Tak samo jak zjedziesz w ogóle z asfaltu, to uważaj, bo mimo 15-centymetrowego prześwitu, według specyfikacji, chociaż on wygląda na mniejszy, to jak sobie dobijesz podwoziem, no, masa robi swoje. Pod maską jest motor elektryczny i bardzo dużo miejsca, które można byłoby wykorzystać na przykład na kable, na przedni bagażnik, a tak kable teoretycznie mieszczą się w tę wnękę na koło dojazdowe albo na zestaw naprawczy, ale zwykle będziesz wozić ze sobą dwa kable, ten 230 i ten typ 2, żeby się gdzieś doładować w razie czego, więc one będą leżały pod podłogą, a pod podłogą spróbuj wyciągnąć spod bagażu, jeśli jedziesz w trasę tak jak ja. A propos bagażnika, to Kia e-Soul jest jednym z tych samochodów nielicznych, w których producent zaniża pojemność bagażnika. Oficjalnie jest to 315 litrów, ale według moich obliczeń bliżej 400. Prawdopodobnie producent obliczył po prostu pojemność nad podłogą, a po opuszczeniu podłogi okazuje się, że można mieć jeszcze znacznie więcej miejsca. Wylądowaliśmy na ładowarce płatnej pod Krakowem, już na Zakopiance. Bardzo dobre miejsce, równo 100 km do Zakopanego. Mieliśmy około 80-75 km zasięgu, więc brakowało cały czas tych 25-30 km i no nie wiem, czy udałoby się je odzyskać nawet przy maksymalnej rekuperacji na zjazdach, które na pewno na Zakopiance są. W każdym razie postanowiliśmy się tu zatrzymać na jakieś 15-20 minut. To jest wolna niestety ładowarka. Ona ładuje z prędkością 35 kW, więc to nie jest tak szybko, jak powinno być. To nie jest 50, więc 15-20 minut, żeby odzyskać właśnie jakieś 17 kWh, może 20 kWh, żeby już dojechać do Zakopanego bez żadnego problemu. Później w Zakopanem przeliczę sobie to wszystko i na końcu tego odcinka opowiem Wam, co mi z tych wyliczeń wychodzi. W każdym razie, na razie czekam na załadowanie. Załadowałem się. To ładowanie trwało dokładnie 29 minut. Załadowałem 17 kWh, czyli mniej więcej dodatkowe 100 km plus minus. Cena tego ładowania wyniosła około 33 zł w przypadku mojego abonamentu, a właściwie mojego braku abonamentu, bo w Greenwayu, jeśli ma się abonament, płaci się trochę mniej za kilowatogodzinę i tak dalej, i tak dalej. Kwestia tego, jak często się ładujesz. Ja ładuję się rzadko, więc nie opłaca mi się wnosić stałej opłaty abonamentowej, za to płacę więcej za kilowatogodzinę. Do Zakopanego mam teraz 70, 80, 90 km. Tak mi wzrastało. Patrzyłem na różne cyfry na nawigacji. 88 km. Moja średnia prędkość ze względu na to ładowanie spadła do około 61-62 km na godzinę, ale jadąc zgodnie z przepisami, zgodnie z ograniczeniami na Zakopiance, postaram się nadrobić to trochę, żeby dojść do może 65 na koniec. Natomiast czas tej podróży wydłużył się znacznie ze względu na ładowanie, które z kolei było wynikiem tego, że jechałem szybciej niż oszczędnie. Tak trochę dziwnie jest z samochodami o napędzie elektrycznym, ale to sobie podsumujemy później.
Żeby nie mówić, że elektromobilność jest super lub wprost przeciwnie, pozwolę sobie teraz omówić osiągnięty wynik. Nie licząc ładowania, do Zakopanego jechałem 6 godzin i 15 minut, czyli zgodnie z tym, co przewidywała nawigacja i niewiele dłużej niż ostatnim razem. Z tą różnicą, że w czerwcu jechałem w niedzielę, kiedy ruch na drogach, szczególnie w kierunku do Zakopanego, jest niewielki, a tym razem jechałem w czwartek w normalny dzień tygodnia i straciłem trochę czasu w korkach w okolicach Krakowa. Ale ponieważ miejscami jechałem szybciej niż w czerwcu, kosztowało mnie to pół godziny przy ładowarce. Próbowałem odrobić stratę, jadąc z maksymalną dozwoloną prędkością na całej Zakopiance, ale to na niewiele się zdało i przyjechałem na miejsce ze średnią prędkością około 65 km na godzinę, czyli z taką, jaką pewnie bym uzyskał jadąc oszczędnie i wtedy na styk, unikając ładowania. Bo przy temperaturze około 10 stopni, deszczu, włączonym ogrzewaniu, wycieraczkach, światłach mijania, zużycie energii generowane przez klimatyzację i elektronikę mieściło się poniżej 10% całkowitego zużycia. Oprócz prędkości winę mogę jeszcze zwalić na silny wiatr. Ale od Kielc, kiedy zaczął się pagórkowaty teren, gdybym jechał trochę wolniej, byłby potencjał na dalsze obniżenie zużycia energii. Tymczasem na Zakopiance goniłem, żeby nadrobić stracony czas i na miejsce dojechałem ze zużyciem energii przekraczającym 17 kWh. Zgadzam się, że infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych w Polsce jest nadal we wczesnym stadium rozwoju, ale jest o niebo lepiej niż parę lat temu, kiedy dziennikarze testowali elektryczne samochody i ładowali je na przedłużaczu wypuszczanym z domu przez okno. Zgadzam się też, że oferowany dziś przez samochody elektryczne zasięg nie jest wystarczający do regularnego pokonywania długich tras, ale Kia e-Soul i inne auta o podobnym zasięgu porównałbym do miejskiego samochodu z niewielkim bakiem. Taka Toyota Aygo z 35-litrowym bakiem teoretycznie zużywa 4-5 litrów na setkę, czyli ma zasięg w granicach 700 km, ale piłuj ją na autostradzie i z 700 zrobi się 300-350. Zresztą całe te dywagacje straciłyby sens, gdyby przyjąć zasadę, że w połowie liczącej 400 km trasy między większymi miastami powinno być kilka stanowisk do ładowania. Pół godziny na rozprostowanie nóg, nadrobienie maili i w drogę. Dawno się tyle nie nachodziłem, co z ładowarki do różnych restauracji w Zakopanem. Muszę dbać o linię, samo zdrowie. Czy takie argumenty przekonują Cię do elektromobilności? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.